Szpital na MTP coraz bardziej się rozrasta. Lecznica ponownie została otwarta 2 listopada. Szpital na Międzynarodowych Targach Poznańskich wystartował dzisiaj. Rozpoczęły prace zarówno łóżka internistyczne, jak i respiratorowe. Łączna liczba łóżek to 56, w tym właśnie 10 łóżek respiratorowych. Przez lawinowo rosnącą liczbę osób zakażonych i wymagających hospitalizacji ta liczba łóżek szybko okazała się niewystarczająca. W minioną środę szpital na MTP powiększył się o 28 łóżek. Dzisiaj konieczne było uruchomienie kolejnego modułu, co zapowiadano już w piątek. Staramy się, ażeby to obłożenie, zajętość łóżek była gdzieś do około 70%, żeby mieć ten 30-procentowy taki bufor. Teraz w całej Wielkopolsce pacjenci COVID-owi zajmują 716 z 1088 łóżek. Zajętych jest też niemal połowa z 90 przygotowanych dla pacjentów z COVID-19 respiratorów. Większa liczba pacjentów covidowych sprawia, że powiększyć musiała się też kadra szpitala tymczasowego na MTP. Nie ukrywam, że będziemy musieli też poprosić, powołać jeszcze nieco lekarzy, tak żeby te moduły, na ile to możliwości, mimo że jesteśmy już prawie największym szpitalem tymczasowym w Polsce, to żeby tę działalność można było wzmóc. Lekarze podkreślają, że 2/3 pacjentów szpitala tymczasowego to osoby niezaszczepione. W lecznicy trafiają się także pacjenci zaszczepieni, ale zazwyczaj łagodniej przechodzą zakażenie. Przebiega ich choroba nieco w inny sposób, twarz tej choroby jest nieco inna, mniej spośród tych osób, mniejszy odsetek wymaga tlenoterapii. A mimo to wciąż odsetek niezaszczepionych w Polsce wynosi ponad 40%. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.